Sprawcą zdarzenia był 18-latek, który ścigał się ze swoim kolegą. Prawo jazdy miał zaledwie od 3 miesięcy. Autor nagrania został zabrany do szpitala. Kierowca BMW nie przyznał się do winy. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Zdarzenie ostatecznie zostało zakwalifikowane jako kolizja, a kierowca BMW przyznał się do winy po obejrzeniu filmu. Policja skierowała wniosek o ukaranie do sądu.